teraz krok po kroku róbcie to, co ja. www.faston.org. Oczywiście klikamy na pierwszą stronę, nie drugą. Dobre programy, nie komputer świat, tylko pierwszą stronę. Dobrze, program Faston mamy już zainstalowany, więc możemy przystąpić do wybierania zdjęć. Oczywiście klikamy oznaczanie, włącz oznaczanie plików. Teraz prosto, przeglądamy sobie po prostu zdjęcia. Dobrze, cofamy. Te zdjęcia, które nas interesują, zaznaczamy literką Q. Na klawiaturze. Wychodzimy Escape. Naciskamy kwadracik. Pokaż oznaczone. Mamy oznaczone pliki, które możemy wyciąć i przenieść do utworzonego folderu lub utworzyć nowy folder. Jeśli chodzi o inne systemy, Mac, Android oraz telefony komórkowe, tablety, jak wybierać zdjęcia, jak to robić szybko, sprawnie, to wyjaśnię w innych filmach.